Ajajaj, prawie pełny stadion, taki potencjał, a niestety z jakiegoś powodu czuję pewien niedosyt. Bo niby mieliśmy dzisiaj dwa gole i to w sumie całkiem ładne, ale brakowało nieco składnych akcji oraz takiej energii meczowej. Nie mówię oczywiście, że nie było dzisiaj emocji w meczu, natomiast wydaje mi się, że było ich po prostu za mało. No może w sumie poza samą końcówką, bo tam momentami było całkiem gęsto, no ale tak ogólnie jak na hit to było przeciętnie. Normalnie. Lech Poznań remisuje przy ulicy bułgarskiej z Legią Warszawa 1 do 1, z czego w sumie najbardziej cieszą się chyba zawodnicy Pogoni Szczecin oraz Rakowa Częstochowa. Ale najbardziej to chyba ci drudzy, bo jeśli zwyciężą w tej serii gier ze Śląskiem Wrocław, no to wskoczą na pozycję samodzielnego lidera. No ale no właśnie, najpierw trzeba wygrać, a zauważyłem już z doświadczenia tego sezonu, że te nieszczęścia zespołów. 1-3, chodzą ze sobą parami. Bramki dzisiaj trafyły w 30 minucie Lubomir Szatka oraz w 40 minucie Gola wyrównującego trafił. Lopez po świetnej astryście żozułe. Sam mecz, no może poza samą końcówką, tak jak mówiłem, oglądało się całkiem średnio. Natomiast znaczącą, statystyczną i optyczną przewagę miał oczywiście zespół Lecha, który zdecydowanie lepiej sprawował się dziś z piłką przy nodze oraz stwarzał więcej zagrożenia pod bramką. Natomiast z racji tego, że legioniści byli dzisiaj praktycznie całkowicie cofnięci pod własną bramę, no to te ataki kolejorza były takim klasycznym biciem głową w mur. Trudno mi w sumie wyróżnić nawet kogoś na jakiś ewidentny plus po tym spotkaniu, bo jakoś wydaje mi się, że większość lepszych zawodników po prostu zgubiła się dzisiaj w tłumie. No może oprócz reboczo, tak? Bo reboczo grał naprawdę precyzyjne podania. No i zresztą w pierwszej połowie nie wiem czy pamiętacie, ale zagrał siatkę sliszowi między nogami. Tylko niestety szkoda dla widowiska, że było to dopiero po gwizdku sędziego. Na pewno mocno żal dziś kolejorzowi niewykorzystanej sytuacji. W postaci no, stracenia punktów przez pogoń Szczecin wczoraj. Jednak, jak to się zwykło mówić w polskiej piłce nożnej, jeśli nie potrafić meczu wygrać, to go chociażby zremisuj. W dodatku z legią, która jeśli chodzi o rok 2022 w Lidze, jest kozacka. Dziwnie mi to jakoś mówić, bo jednak warszawski zespół w tym sezonie grał naprawdę słabo momentami, ale tak naprawdę bardzo słabo, no to jednak za ten rok ligowy należy Legię pochwalić. Niekoniecznie w sumie pochwaliłbym Legionistów za to dzisiejsze spotkanie, natomiast... Ogólnie sama runda wiosenna jest naprawdę spoko. I w sumie całkiem fajna ta bramka dzisiaj przyjezdnych, bo mimo że Rozuę zagrał genialną asystę, to jednak sama pozycja strzelecka nie była tak ewidentna i nie była taka łatwa, a jednak Lopez bardzo precyzyjnie oddał strzał z główki, który był, tak jak mówiłem, precyzyjny oraz równocześnie bardzo silny. Jeśli chodzi o Legię, to najlepiej zagrała dzisiaj oczywiście defensywa, bo stołeczny klub ustawił genialny wręcz autobus pod bramką. Na plus na pewno bramkarz, bo robił chyba w tym spotkaniu najlepszą robotę z całego tego bloku. Po tym spotkaniu zespół Lecha jest pierwszy i ma 56 punktów w tabeli, a Legia dziewiąta i ma na koncie 36 oczek. I ja was zapraszam do subskrybowania kanału Tradaj, ponieważ zbieram do końca tego roku 10 tysięcy subskrybentów. Ale tak czy siak, mówię wam to ciągle, że jestem i tak bardzo, bardzo. Szczęśliwy z tego, co mam i z tej liczby subskrybentów, i z tego, że tak chętnie mnie oglądacie. Dziękuję wam za to. I zapraszam Was na Facebooka Tradaj, bo tam naprawdę coraz bardziej się rozkręcam. Jest coraz więcej ankiet, coraz więcej luźnych przemyśleń, takich no, fajnych postów, po prostu takich krótkich, zwięzłych i wydaje mi się treściwych. I zapraszam Was klasycznie no, do posiadania dobrego humoru. No. Co to byłby za film Tradaja bez tego stwierdzenia, nie? Dzięki za uwagę, trzymajta się. Na